Cześć, z tej strony Paweł Głuchowski i w dzisiejszym nagraniu chciałbym przedstawić Wam, pokazać Wam schemat rozgrzewki przed treningiem dolnych partii ciała. Sam temat rozgrzewki niestety jest bardzo źle zrozumiany, jeśli chodzi o przygotowanie do treningu, jeśli chodzi o sens sam wprowadzania rozgrzewki. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o zwiększenie temperatury ciała, nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o zwiększenie przepływu ilości krwi w naszych mięśniach, ale chodzi tutaj przede wszystkim o poprawę naszych możliwości ruchowych, naszej stabilizacji, przygotowanie układu nerwowego, a także przećwiczenie wzorców ruchowych, które mamy zamiar wykonać na treningu. Więcej w temacie rozgrzewki powiedziałem w filmiku nieco wcześniejszym na temat rozgrzewki górnych partii ciała, więc nie będę się już powtarzał, cofnijcie się do tego tematu, a dzisiaj skupimy się na temacie rozgrzewki przed treningiem naszego dołu. Tutaj chciałem zaznaczyć, że oczywiście pominiemy etapy rolowania, skupimy się na samej poprawie mobilności, poprawie stabilizacji we wzorcach, które mamy wykonać, no i oczywiście nie będziemy tutaj pokazywać przygotowania pod dane wzorce ruchowe, bo to już tak naprawdę zależy od Waszego treningu, tego, co zamierzacie na nim zrobić i pod to będziemy wykonywać właśnie przygotowanie i poprawę tych wzorców ruchowych. No i pamiętajcie, że schemat jest bardzo uniwersalny, ale każdy z Was powinien dobrać ten schemat bardzo mocno pod siebie, pod swoje problemy, pod swoje potrzeby, żeby trening był wykonany przede wszystkim dobrze jakościowo i byśmy mogli zrobić go bezkontuzyjnie. Zapraszam do materiału.